poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, w studio witam gościa, Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. Witam serdecznie. Serdecznie również wszystkich radnych słuchaczy, pozdrawiam. Panie wójcie, zacznę od takiego pytania, bo pół godziny temu w wiadomościach drogowych ostrzegaliśmy naszych kierowców w związku z opadami, w związku też ze śliską nawierzchnią. Akurat w Nowym Sączu deszcz, ale poza Nowym Sączem, jak to wygląda, jak się jechało z Łącka do Nowego Sącza? No, krótko mówiąc, na te warunki nieźle. Uważam, że województwo całkiem przyzwoicie utrzyma na te nasze boczne, powiatowe czy gminne. No trudno spodziewać się, że będą to ekstra bezpieczne warunki, więc na pewno ostrożność ze wszechmiar nie zawadzi. W bocznych partiach mamy błoto pośniegowe, więc no, też dziś swoimi prawami łatwo z drogi wylecieć. Jest ciężko, ale jadąc ostrożnie i z głową da się żyć. A już tak stricte na terenie gminy Łącko, tam gdzie już gmina Łącko odpowiada za drogi, które właśnie drogi gminne, jest dużo pracy, dużo trzeba jeździć, wszędzie udaje się docierać. Mamy co robić, dlatego że my w odśnieżaniu takim stałym mamy blisko 300 km, do tego jeszcze pozostało prawie 200, te, które są na telefon odśnieżane. Większość tego zakresu jest wykonywana siłami własnymi Zakładu Gospodarki Komunalnej, które troszkę w ostatnich latach udało się doposażyć, no ale też nie czarujmy się, przy 16 miejscowościach, przy takiej sieci dróg nie jest łatwo być, a takie mam wrażenie są coraz częściej oczekiwania mieszkańców o każdej porze w tym samym miejscu, tego się zrobić nie da. Mamy pewną kolejność odśnieżenia dróg, tak samo jak i też mamy tak zwane standardy, o czym mieszkańcy dość często zapominają. No ja pozwolę sobie przypomnieć, że nawet i na drogach krajowych dopuszcza się w skrajnych sytuacjach przerwy krótkotrwałe, ale jednak przerwy w komunikacji, tak samo jak i też w standardach jest mowa o tym, że nie wtedy sprzęt, i to dotyczy wszystkich kategorii dróg, od razu jedzie jak śnieg sypie, ale jest tam nawet mowa o jakimś tam czasie po przestaniu, zaprzestaniu opadu. Oczywiście, że my tutaj na miejscu mamy świadomość, że oczekiwania mieszkańców są takie, że ta droga będzie przejezdna, ale i też nasze możliwości i ten teren, w którym żyjemy i mieszkamy, nam sprawę nie ułatwiają. Mało tego, są niektóre partie naszej gminy w niektórych miejscowościach, gdzie no jest naprawdę ryzykiem wysyłać ciągnik, bo z jednej strony góra, z drugiej strony, brzydko mówiąc, drapa, więc no to jest taka, powiedzmy, że ryzykowna zabawa, ale no staramy się na miarę możliwości robić to tak, aby też to przede wszystkim bezpieczeństwo i komunikacyjną łączność, ciągłość zapewnić. Jeśli jest taka sytuacja, szczególnie jak w weekend, gdzie dużo tego śniegu spadło, jeden dzień pracy tych służb to jak duży koszt? Powiem inaczej, w momentach, kiedy mamy wszystko w ruchu, nazwijmy to, łącznie z tymi odcinkami, rejonami raczej dokładniej, które są zlecone, bo część tych rejonów są wykonywane w ramach odśnieżania, no to są naprawdę spore ilości, łącznie z wysypywanym materiałem. No, powiem tak, w całości zima kosztuje nas ładne kilkaset tysięcy, to nie są miliony jeszcze i to jest jak gdyby okej, natomiast no, z roku na rok ta akcja zima mocno, mocno drożeje. No dość powiedzieć, że przecież przed tym sezonem, który teraz mamy, sezonem utrzymania zimowego, chociażby sól podrożała kilkakrotnie. No zresztą no, tutaj nie jestem odkrywczy, bo wiemy, że wszystkiego, czego się dotykamy, niestety nam drożeje dość Paliwo mocno. Też droższe niż zeszłej zimy. Paliwo też droższe, więc no to są naprawdę spore koszty. Ale tak jak mówię jeszcze raz, no staramy się na miarę możliwości i też terenu, w jakim jesteśmy, zapewniać tę ciągłość i bezpieczeństwo komunikacyjne, chociaż nie jest łatwo. To teraz dystrybucja węgla, czy już wszystko ruszyło, czy ewentualnie jeszcze mieszkańcy mogą się zgłaszać, czy to już za późno na to, żeby się zgłosić, że to wcześniej już miało miejsce? Wreszcie dzieje się to, co mieszkańców najbardziej interesowało, czyli dystrybucja węgla. My robimy jako gmina Łącko swoimi własnymi siłami, czyli podmiot, który jest do tego uprawniony, KDW, czyli ten kwalifikowany dostawca węgla, przewozi nam bezpośrednio z kopalni, akurat w naszym przypadku, no szczęśliwie, bo wiemy bezpośrednio, że są to kopalnie dwie polskie. Przewozi nam do Łącka, a już własnymi siłami dystrybuujemy ten węgiel. No mogę powiedzieć tak z grubsza, bo u nas dopiero się to od kilku dni dzieje, ale powiem tak, wreszcie się dzieje. Zostało rozdystrybuowane około 100 ton węgla. Mamy pewien zapas, również kolejny kilkudziesięciu na składzie, ale i też kolejny transport ma dzisiaj dotrzeć, wczoraj. Więc gdyby to działo się tak, jak wreszcie to zatrybiło, mówiąc bardziej po młodzieżowemu, no to możemy mieszkańcom, tym, którzy złożyli stosowne wnioski, zostali zweryfikowani, ten węgiel sprzedawać i to się dzieje, tak powiem, już na dobre i w
takim kształcie, jakim sobie marzył od tygodnia. Mieszkańcy muszą sobie sami ten węgiel odebrać ze składu, czy mają możliwość ewentualnego dowozu do domu? Mieszkańcy, to już zresztą też ta informacja była u nas przekazywana, sami jak gdyby na własną rękę sobie ten transport, mówiąc kolokwialnie, załatwiają. My oczywiście też pomagamy, bo to są lokalni ci, którzy przedsiębiorcy świadczą tego typu usługi i oni, z tego co wiem, przynajmniej ze trzech z nich świadczy usługę transportu od naszego punktu w Łącku do poszczególnych miejscowości, tam gdzie mieszkańcy ten węgiel chcą mieć na miejscu, świadczą te usługi. Ta sytuacja pokazuje też, że ludzie dalej mocno tym węglem palący, oczywiście zrozumiałe, ale też coraz bliżej tego, żeby jeszcze lepsza była dostępność do gazu na terenie gminy Łącka. Jak sytuacja z gazyfikacją Łącka i okolic? No rzeczywiście, wręcz dziękuję za to pytanie, bo cieszy mnie to, że dosyć spora grupa mieszkańców naszej gminy, oczywiście mówimy o tych rejonach, gdzie gaz jest dostępny, to jest część Zabrzeży, część Czernca i Łącka. Teraz akurat dzieje się rzecz, która polega na budowie kolejnego takiego sięgacza od Urzędu Gminy w rejon Orlika w Łącku. Inny taki sięgacz sięga w rejon z kolei naszego Centrum Kultury, hali sportowej i według mojej wiedzy spółka gazownicza ma podpisanych około 70 umów, a więc to jak dla mnie jest całkiem sporo na stosunkowo krótki czas, kiedy ten gaz u nas się fizycznie pojawił, a jeszcze jak gdyby swoim zasięgiem ma szansę objąć, bo jeden temat jest realizowany w sensie wykonania w terenie, więc to nie wygląda źle. Oczywiście tutaj i ekologia, i też smog, który nie jest, no powiem brzydko, Łącko nie jest tutaj wyjątkiem i w tych dniach grzewczego sezonu miewamy z tym też problem. Więc mieć nadzieję trzeba, że może być pod tym względem troszkę lepiej, no ale i też ci, którzy są na to zdecydowani, mają wreszcie możliwość skorzystania z tego paliwa. Można jeszcze wnioskować o przyłączenie się dalej? Jak najbardziej, tak. Była seria dyżurów przedstawicieli gazowni z Limanowej Zakładu Gazowniczego. Natomiast będziemy jeszcze raz ogłaszać, bo kiedy stało się jasne, że jednak ten sięgacz, który od, nazwijmy to, drogi wojewódzkiej w rejonie Urzędu Gminy w Łącku pójdzie wzdłuż ulicy Kościelnej aż do Orlika, to również i mieszkańcy będą mogli z tego skorzystać, aby ci, którzy są zainteresowani, z tego paliwa mogli korzystać. Do kiedy ta inwestycja właśnie związana z gazyfikacją gminy Łącką ma potrwać? Kiedy ludzie będą mogli się podłączać? Jak chodzi o samo wykonanie nitki, planowany termin to był koniec tego roku, no ale z różnych względów i pogodowych, i uzgodnienia, które gazownictwo muszą wykonać, jest, wydaje mi się, nierealne. To będzie pewnie raczej któryś tam styczeń następnego roku. Natomiast myślę, że samo przełączanie już, co stanowi dużo mniejszy problem i wykonuje to inna firma, myślę, że będzie mogło być przynajmniej w tych rejonach, gdzie ten gaz jest, cały czas będzie mogło być wykonywane. Takie są deklaracje spółki gazowniczej. Pewnie dużo dalszą perspektywą jest kwestia obwodnicy Łącka, ale tutaj, z tego co wiem, działania trwają. Wytyczanie wariantów, ewentualnych przebiegów. Przypomnę krótko, że cały ten temat, i chwała za to zarządowi województwa małopolskiego z panem marszałkiem Kozłowskim na czele, w imieniu tego zarządu działa tutaj Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Na jego zlecenie, przy również udziale finansowym gminy, jednostka projektowa projektuje. I też no, spodziewam się, że na dniach ten wniosek o wydanie decyzji środowiskowej powinien się pojawić. Wtedy i też pewnie przyjdzie czas na konkretniejsze jakieś rozmowy na ten temat, ale i też no, na rozmowy chociażby przede wszystkim z właścicielami gruntów, których potencjalnie by ta inwestycja miała dotyczyć. Ci właściciele no, pewnie tę wiedzę mają, mam nadzieję, bo my przypominamy cały czas o tym, że gmina Łącko ma swój plan zagospodarowania, w którym od z grubsza 30 lat rezerwa w planie zagospodarowania tęże na tęże obwodnice jest przewidziana. I jeżeli chodzi o tę rezerwę, najbardziej do tego planu pasuje najkrótsza wersja, tak? Najkrótsza propozycja ewentualnej obwodnicy Łącka. Kilka wariantów, które projekt nam przedstawił. Tutaj my jesteśmy jak gdyby jako samorząd lokalny opiniującym, wnioskującym. Część naszych wniosków spotkała się z aprobatą, inne jak chociaż różne pomysły związane ze stakadami, z różnymi takimi bardzo kosztownymi rozwiązaniami, no nie miały racji bytu, no też trzeba sobie powiedzieć wprost, trzeba być realistą. Jeśli ta obwodnica Łącka ma być realna, no to moje zdanie jest takie, że ona powinna się mieścić, mówiąc kolokwialnie, gdzieś do 100 milionów. Pamiętajmy, że jeszcze będzie kwestia wykupu gruntów, a to też będzie pewnie kolejne 20 kilka milionów. Więc wracając do pana pytania, ten wariant preferowany przez zamawiającego, czyli przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, najbardziej był zbliżony do rezerwy w planie zagospodarowania przestrzennego.
Też powstał już drugi punkt selektywnej, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, PZOK, tym razem w Jazowsku, tak, jest kolejne takie miejsce, już działa, można śmieci przywozić. Bieniądzki jest dużą gminą, bo to jest 16 miejscowości, prawie 17 tysięcy mieszkańców i też ta część druga, gdzie się wokół Jazowska skupiona, jak gdyby miałem wrażenie, że oczekiwało na to, aby ta możliwość była bliżej. W Jazowsku rzeczywiście udało nam się przy wykorzystaniu środków unijnych wybudować drugi po Łącku, który od 2 lat działa, taki właśnie PZOK. Fajna sprawa, mimo tego, że stosunkowo krótko, bo bodajże dopiero od 2 tygodni ten PZOK funkcjonuje, jak rozmawiałem ostatnio z kierownikiem zakładu komunalnego naszego, panem Pawłem Czepielikiem, cieszy się zainteresowanie, mieszkańcy korzystają i to też przecież temu te nasze działania służą. No powiem tylko, że w ramach tego działania powstało również takich 16 mini PZOK-ów lokalnych. Polega to na tym, że pojemniki wedle segregacji, które są kolorystycznie odzwierciedlone, w każdej 16 miejscowości takie właśnie jest miejsce wyznaczone, gdzie tak zwane dzwony, my to tak popularnie, kolokwialnie nazywamy, czyli takie estetyczne pojemniki, gdzie mieszkańcy mogą wysegregowane te odpady oddawać, ale to oczywiście ma charakter bardziej edukacyjny, uświadamiający, zachęcający też chociażby młodzież, dzieci do tego, żeby, nie wiem, wracając ze szkoły, patrząc na kolory pojemników, wrzucali do nich to, co powinno tam się znaleźć. Więc miejmy nadzieję, że będzie to dobrze funkcjonować teraz i kiedyś, w związku z tym elementem edukacyjnym, o którym pan mówi. Centrum Kultury i Edukacji w przyszłym roku już ostatecznie będzie gotowe, otwarte? Prace trwają. Dzisiaj już, czy inaczej, od ładnych kilku tygodni dzieje się to, czego nie widać na zewnątrz, bo na zewnątrz ta bryła została zamknięta. Zagospodarowanie na zewnątrz zostało wykonane jeszcze przed śniegiem. I fajnie, natomiast w środku dzieje się to, co jest i najbardziej kosztowne, i najbardziej pracochłonne. I mogę powiedzieć, że na podstawie też tego, co wykonawcy deklarują, wykonawca główny, któremu gdzieś tam tych podwykonawców, którzy mu podlegają, zostali zgłoszeni. Ich przekaz jest taki, że okolice maja, tak jak już kilka razy sygnalizowałem, maja przyszłego roku, termin powinien być niezagrożony i pojawi się temat bardzo fajny. Myślę, że nie tylko na skalę Łącka, ale w ogóle naszego subregionu, który otworzy wiele możliwości różnych imprez o charakterze też ponadlokalnym. I pewnie też dalszy rozwój, może nawet lepszy rozwój młodych artystów z gminy Łącko, bo to też temu szkoła też muzyczna słynie z tego Łącko między innymi, więc to ważna sprawa. I na koniec, taka może najbardziej bieżąca, jutro na rynku w Łącku kiermasz świąteczny. Co będzie się działo, powiedzmy? Rzeczywiście, cieszę się, że mogę wykorzystać tę naszą rozmowę i spotkanie, żeby zachęcić od 9:00, zresztą od kilku lat w Łącku organizujemy takie kiermasze przed jednymi i drugimi świętami, mówmy o Bożym Narodzeniu. Tak, jutro mamy już blisko 30 zgłoszonych wystawców. Przypomnę, sens tego jest zasadniczo taki, że ma być to rękodzieło, wszystko to, co wytworzone gdzieś lokalnie, absolutnie żadne przewiezione, zakupione i z marżą u nas sprzedawane, absolutnie takie produkty miejsca u nas nie mają. Ma to być rękodzieło, ale i coś spożywczego pod kątem świąt. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Łącka. Od 9:00 będzie parę atrakcji również, mało tego, również i nasze koła gospodyń wiejskich dostały taką informację, że w tym tygodniu już ostatnim przedświątecznym, również przynajmniej za 3 dni, będzie możliwość, my jako lokalny samorząd przygotowujemy namiot, pod nim stolik, jakieś tam podpięcie do prądu. Takie rozwiązanie już stosowaliśmy w roku ubiegłym i cieszyło się sporym zainteresowaniem, chociażby chleb czy różne inne rzeczy, które przed świętami można zakupić od naszych gospodyń, a wiemy, że są bardzo smaczne. O tym wszystkim mówił Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, życzę miłego dnia. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.